Dzień dobry, witam wszystkich na targach we Frankfurcie. Jesteśmy na stoisku Shure, gdzie prezentujemy najnowszy system PGSM Beta. Tak na dobrą sprawę Shure prezentuje zupełnie nowy system, ale również nowe podejście do sposobu sprzedaży mikrofonów. Przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest wybór samej główki, a więc najpierw zaczynamy jakby od zastosowania, czy jesteśmy profesjonalnym muzykiem, czy jesteśmy profesjonalnym wykonawcą, czy też początkującym. Jeżeli jesteśmy początkującym, dla nas będzie najwartościowsza seria mikrofonów PG. Natomiast jeżeli chcemy grać trochę poważniejsze rzeczy, chcemy grać na scenach, gdzie liczy się tradycja, wtedy wybieramy główki SM. Natomiast kiedy już mamy naprawdę bardzo profesjonalne, bardzo ostre, surowe warunki sceniczne, gdzie musimy się ograniczyć z dźwiękiem, wówczas wybieramy serię Beta. I w ten sposób właśnie najpierw wybieramy jakby typ główki, a więc typ zastosowania. Proszę zobaczyć sobie, tutaj mamy na naszej wystawce, która jest dosyć charakterystyczna, pokazuje ona tą filozofię wyboru główek. A więc tutaj mamy serię PG, czyli mamy mikrofony przewodowe serii PG. Mamy następnie wybór serii bezprzewodowej, która w tym przypadku jest oparta na najnowszym systemie analogowym BLX. System Shure SM z kolei to są nasze dobrze sprawdzone mikrofony, łącznie z największym standardem w branży, jakim jest SM58. I tutaj również mamy do wyboru w tym momencie systemy bezprzewodowe, z tym, że tutaj oprócz systemu analogowego mamy również najnowszy system cyfrowy przeznaczony dla tego typu rzeczy. Podobnie jest analogicznie z serią Beta, również mamy tutaj wersje przewodowe Beta, potem mamy wersje bezprzewodowe, analogowe i cyfrowe. Cały nowy system mikrofonów bezprzewodowych Shure opiera się przede wszystkim na dwóch liniach. Na linii analogowej, która występuje w postaci nadajnika do ręki i w postaci nadajnika paskowego i dwóch odbiorników. Mamy odbiornik pojedynczy i odbiornik podwójny. Odbiornika podwójnego tutaj nie mamy, ale pokażemy go w innym ujęciu. Również występuje w serii analogowej odbiornik rakowy, a więc taki, który możemy sobie zainstalować na przykład do raka, wtedy kiedy chcemy, na przykład jesteśmy gitarzystą i mamy w tym momencie te nasze rakowe zabawki ujęte w całości. System analogowy jest to system oparty na bardzo dobrze znanych szurowskich komponentach, takich jak kompander, który stosowany jest w systemach UHFR, ULX, SLX i tak dalej, więc mamy pewność, że mamy do czynienia z najwyższej jakości przekazem dźwięku. Ten system może pracować na 12 kanałach naraz. Istotną nowością jest to, że mamy bardzo dobrze rozwiązaną sprawę zasilania energii. W przypadku tych systemów mamy tutaj 14 godzin pracy na jednym zestawie dwóch baterii alkalicznych AA. Tak jak powiedziałem wcześniej, system bezprzewodowy analogowy składa się z nadajnika i odpowiedniej główki. Proszę zwrócić uwagę na jedną dosyć istotną rzecz. Te główki nie są wymienne, także kupując system, kupujemy go od razu z konkretną główką, czyli będzie to PG, będzie to SM albo będzie to Beta. System cyfrowy, nasz najnowszy system cyfrowy jest dosyć rewolucyjnym rozwiązaniem. Opiera się on na transmisji w paśmie 2,4 GHz, więc całkowicie wolnej pasmach od jakichkolwiek możliwości ingerencji telewizyjnej i tym podobnej. System się automatycznie stroi, czyli w ogóle zapominamy o takiej rzeczy jak strojenie systemu, które jest wymagane przy innych rozwiązaniach bezprzewodowych. Tutaj po prostu tylko parujemy nadajnik z odbiornikiem i system pracuje na trzech równoczesnych częstotliwościach. W związku z tym, jeżeli jakakolwiek z nich zostanie zakłócona, on się automatycznie przełącza, cały czas pracuje jakby na alternatywnych częstotliwościach. Takich mikrofonów może być 5 naraz w systemie. Istotną nowością jest to, że systemy te pracują na bateriach litowo-jonowych akumulatorach. Jest to technologia wyjątkowa w tym, że stosowana jest jedynie przez producentów o bardzo powiedzmy sobie, wysokim poziomie technologicznym. Tego typu baterie litowo-jonowe charakteryzują się tym, że dosyć precyzyjnie podają czas, jaki pozostaje jeszcze pracy na tym urządzeniu. Jest to technologia znana z komórek, z komputerów, ale ponieważ jest ona bardzo droga w zastosowaniu w innych rzeczach, w związku z tym producenci najczęściej tego nie stosują. Shure jest tutaj wyjątkiem na tym rynku. Proszę zwrócić uwagę na ciekawą rzecz, mianowicie odbiornik systemu cyfrowego posiada ładowarkę do tej baterii bezpośrednio w samym odbiorniku. Także wkładamy ją sobie tutaj i ładujemy. W tym konkretnym przypadku nasz system pracuje aż 16 godzin na jednej takiej bateryjce, a więc jest to wystarczająca ilość czasu do tego, abyśmy zrobili dowolną imprezę, łącznie z dowolną jakąś konferencją i tak dalej. Istotną rzeczą jest to, że w tym momencie widzimy, że ta informacja o stanie naszej baterii jest wyświetlana na samym odbiorniku. Tutaj widzimy, że mamy 16 godzin i 35 minut jeszcze pracy na tym konkretnym jednym urządzeniu. Dokładność tego wskazania jest dokładnością do 15 minut, w związku z tym nigdy nie mamy sytuacji takiej, że zostaje nam jedna kreseczka czy coś i już musimy myśleć o wymianie baterii. Istotną rzeczą jest jakość. Jakość w przypadku Shure'a jest rzeczą kluczową. Systemy cyfrowe pracują w pełnym paśmie, to jest od 20 Hz do 20 kHz. Dynamika jest aż 120 dB. Nasi najbliżsi konkurenci nawet nie dochodzą w pobliżu tych wartości. Z tym, że najistotniejszą rzeczą w przypadku tego typu produktów jest przede wszystkim główka. Mamy do czynienia z główką SM58, to jest absolutny standard i to jest to, co oddziela, powiedzmy sobie, chłopców od mężczyzn. Nowy system gitarowy Shure'a, nowy cyfrowy system gitarowy Shure'a składa się z nadajnika paskowego, cyfrowego, całkowicie metalowego, który ma, przypomnijmy, zasilanie na bateriach litowo-jonowych, a więc chodzi do 16 godzin, do ponad 16 godzin naraz, czyli może zagrać nawet najdłuższą imprezę świata. Do tego wszystkiego mamy podłogowy odbiornik, który będzie w tym momencie w kolejce naszych typowych efektów podłogowych. Również może być zasilany z tej samej listwy zasilającej nasze efekty podłogowe. Ten odbiornik pracujący cyfrowo, więc mamy tu do czynienia z pełnym dźwiękiem, to jest pasmo od 20 Hz do 20 kHz z dynamiką 120 dB, a więc w tym momencie przenosi wszystkie niuanse instrumentu. Wbudowany jest też tuner gitarowy, który pracuje, proszę zwrócić uwagę, w dwóch różnych trybach. Mamy standardowy tryb, który w tej chwili akurat pracuje w trybie tak zwanym stroboskopowym. Widzimy, że kręci nam się tak jakby taki rodzaj wirtualnego kółka na LEDach. W momencie, kiedy on się kręci w lewo, to znaczy, że jesteśmy pod strojem, kiedy się zatrzymuje, jesteśmy nastrojeni, kiedy się kręci w prawo, ten strój jest za wysoki. Także możemy to z daleka na scenie zaobserwować sobie w tym momencie, czy nasza gitara jest nastrojona, czy też nie. Możemy ją stroić oczywiście zarówno wtedy, kiedy to urządzenie pracuje, lub wtedy, kiedy to urządzenie jest wymiutowane, czyli sygnał nie przechodzi dalej. Shure dla gitarzystów oczywiście oferuje standardowe rozwiązania, jakim jest mikrofon przewodowy SM57, ale proszę też zwrócić uwagę na kilka istotnych nowości, które się pojawiły w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o serię naszą Beta. Beta 181, to jest ten mikrofon tutaj, jest to mikrofon wielkomembranowy, z tą tylko różnicą, że ta wielka membrana w tym momencie jest bardzo blisko gryla. W standardowych mikrofonach wielkomembranowych, takich jak ten tutaj, proszę zwrócić uwagę, obudowa jest gdzieś w takiej odległości od samego tego. Co to nam daje? Daje nam to możliwość przyłożenia bezpośrednio membrany bardzo blisko źródła dźwięku. A więc w tym momencie mamy zupełnie nowy zakres tonalnych możliwości nagłaśniania typowego wzmacniacza gitarowego. Beta 27, nasz wielkomembranowy mikrofon, też jest przeznaczony do tego typu właśnie zastosowań jak wszystkie wielkomembranowe mikrofony, a więc wokale, a więc możliwości zbierania instrumentów. Z tą tylko różnicą, że Beta oznacza trwałość, oznacza bardzo, bardzo solidną konstrukcję. Jest to mikrofon, który śmiało może powędrować z nami w trasę koncertową w naszej skrzynce z innymi mikrofonami. Cały nowy system PGSM Beta Wireless będzie dostępny w sklepach od końca maja mniej więcej. Bądźcie Państwo przygotowani na dużą sensację, jeżeli chodzi o cenę tych rzeczy. Będzie to bardzo, bardzo atrakcyjne cenowo. Dziękuję bardzo.